Hejakuwa. Witam Was w nowym odcinku z teorii inwestowania na rynku Steam. Dzisiaj omówimy sobie coś takiego jak kolejka. Jak ona jest ważna i na czym to właściwie polega. Zakolejkowanie, a raczej wystawienie dobrych bajorderów, to właściwie podstawa inwestycji krótkoterminowych i udanych inwestycji długoterminowych. Jest to dobre strzelenie się w schodki, które są o tu. Tak jakby, no ja to nazywam sobie Roboczo schodkami To są po prostu bajordery I O co chodzi w kolejce Jak możecie zrozumieć Bajordery działają w taki sposób, że wystawiamy sobie Zlecenia kupna jakiegoś przedmiotu Po czym Jeżeli ktoś wystawi ten przedmiot za taką kwotę Ten przedmiot trafia do nas Jednakowo ten system jest dosyć dziwny Ponieważ Jak możecie sobie zobaczyć yy, Pokażę na razie na podstawie tego, jak się sprzedają przedmioty. Zobaczcie, jeżeli chodzi o naklejki Renegades, proszę pokazać, Steamie, ty paru... Dobrze, jeżeli chodzi o naklejki Renegades, oferty sprzedaży zaczynają się od 23 groszy. I tak teoretycznie, gdyby coś zostało kupione za 23 grosze, Ktoś dostaje za, tego 20, za to 21 groszy. I mówię to dlatego, ponieważ w historii pokazana jest kwota już bez tego podatku, czyli, znaczy z podatkiem, czyli te 21 groszy, gdyby to było sprzedane za 23. Zaś, gdyby było to sprzedane za 27 groszy, pokazałaby się wtedy kwota 24 groszy. I 26 groszy to 23 grosze. Jak możecie zauważyć, naprawdę tutaj te schodki są, i nie są one w żaden sposób naruszane, w ogóle nie były naruszane, ale przez to, że ja dużo wcześniej zrobiłem sell ordery na yy, wyższe kwoty niżej, nawet są teraz, to moje towary, jak sami możecie zauważyć, mają pierwszeństwo w sprzedaży. I pomimo tego, że przedmiot jest warty mniej, to jestem w stanie sprzedawać go drożej, ponieważ po prostu ktoś wystawia większe yy, zlecenia kupna. Niżeli ja, yy, niżeli po prostu yy, ten przedmiot jest warty. Stąd bierze się różnica, która dzieje się, pomimo tego, że na wykresie tego absolutnie nie widać. I jak to działa w drugą stronę? Jeżeli dostatecznie wcześnie złożycie sobie yy, bajordery, to wtedy nawet jeżeli coś będzie droższe, i tak będziecie to dostawać. Przykładem yy, są moje skrzynki. Horyzontu, na których zarabiałem, przykładem są chociażby moje furie, na których też, chociaż może tutaj akurat to tak nie działa, co bardziej to po prostu się przemieszcza, ale no chyba najlepszym przykładem są moje horyzonty, które gdzieś tam były i moje pryzmaty dwa, które gdzieś tam były. Na filmach ogólnie jest mega dużo przykładów, jak po prostu te zlecenia działają i że są one dosyć potężne. Na przykład te naklejki Genji się w taki sposób kupują pomimo, że tego, że Genji jest warte więcej, to ja mam dobrze zakolejkowane zlecenia i jak widzicie, pomimo tego, że wykres jest strasznie zapchany, a moje zlecenia są za 52 krosze, w momencie, kiedy wejdziemy sobie na ostatnie transakcje, znowu się nie załaduje. Pajacu, ładuj się. Pajacu, poka... Paja... Pajacu... Y -y. O! Zobaczcie sobie, że 20 kwietnia, czyli dzisiaj, pomimo że zapchany jest tak bardzo ten wykres, udało mi się kupić po taniości te naklejki. Także warto jest zawsze celować w dobrą kolejkę i jest to bardzo ważne przy inwestowaniu krótkoterminowym. Dziękuję.